Na lekcji połączono pracę grupową z wymagającym dobrej koordynacji i współpracy modelem pracy w trybie rotacji pomiędzy stacjami. W modelu tym uczniowie przemieszczają się pomiędzy przygotowanymi przez nauczyciela stanowiskami, po kolei podejmując różnorodne, wyznaczone im działania. W pracy w modelu rotacji stanowisk niezwykle ważne są precyzyjne informacje o tym, jakie rodzaje aktywności czekają uczniów i jakie są wobec nich oczekiwania. W tym przypadku nauczycielka przygotowała różnorodne zadania. Dwa związane z pracą nad leksyką, jedno dotyczące gramatyki i jedno dotyczące komunikacji. Don't worry if you don't remember, because here is a crib sheet. Do you know what crib sheet is? No, I don't. And the last one is words made. So you will divide the word, the words, right, and write them down separately. Leader, who's the leader? Oh, Chico, you are a leader. You've got maybe here to your finger. Podzieliwszy uczniów na grupy z określeniem lidera każdego zespołu, nauczycielka objaśnia, jak praca ze stacjami będzie przebiegała. Celestyn Frenet postrzega wychowanie i edukację jako wzajemne oddziaływanie na siebie ludzi, człowieka na człowieka. Doskonale można to zaobserwować w interakcjach pomiędzy uczniami w ramach pracy grupowej. Mają one różny charakter, od wspólnego realizowania zadania po podział ról w grupie. Podczas gdy uczeń zajmuje się odczytywaniem słów z chmury, jego koleżanka zapisuje słowa na kartce. Tutaj z kolei jedna z uczennic odczytuje słowa zapisane na wężu, a druga zajmuje się ich wypisywaniem. Zaletą pracy w małych zespołach jest zwiększenie stopnia aktywnego uczestnictwa poszczególnych uczniów w procesie edukacyjnym w porównaniu z sytuacją, gdy nauczycielka prowadzi interakcję z klasą jako całością. Uczniowie w mniej licznych grupach mają większą szansę zabrać głos lub czynnie włączyć się we wspólne działanie. 3, 2, 1, 0! Po upływie 5 minut grupy przechodzą do następnej stacji. Podczas pracy w grupach można zaobserwować poczucie odpowiedzialności ucznia za własne uczenie się. Nauczycielka może się zająć zatwierdzaniem zadań zrealizowanych przez uczniów oraz może służyć uczniom pomocą, facylitując pracę w grupie i rozwiewając wątpliwości. Please, but don't teach. Who wants?
Po pracy w trybie rotacji następuje moment prezentacji dialogów wypracowanych podczas pracy w grupach. Niekiedy dialog prezentują przedstawicielki grupy, a niekiedy cała grupa. Ciekawą interakcję w grupie można zauważyć w sytuacji, gdy jeden z uczniów ma problem z odczytaniem fragmentu dialogu, a pozostałe uczennice mu w tym pomagają. Wspólnymi siłami udaje się kontynuować prezentację. Jak pisze Marzena Kendra w publikacji Warsztatownia frenetowska w Cogito, interakcje pomiędzy samymi dziećmi są bardziej wartościowe dla rozwoju poznawczego niż pomiędzy dziećmi i dorosłymi. Ice creams. I would like fish and chips. Fish and chips.